Jest koniec roku i zwykle o tej porze spotykaliśmy się w ośrodku edukacyjnym Ogórskiego Parku Narodowego na rozstrzygnięciu konkursu plastycznego. Ponieważ mamy rok specjalny, to i specjalne rozstrzygnięcie oczywiście odbywa się właśnie teraz, ale w specjalny sposób. Mamy tutaj wystawę poświęconą i podsumowującą 15, czyli także jubileuszowy konkurs plastyczny. W tym roku jego tematem była pocztówka z Magórskiego Parku Narodowego i to wszystko, co widzimy dookoła, to są prace, które spłynęły na ten konkurs. Było ich łącznie 163 i po raz pierwszy udało się nam zebrać wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs w jednym miejscu. Chcieliśmy zapytać uczestników o to, jak widzą Magórski Park Narodowy, ponieważ to jest też rok jubileuszu parku, jego 25-lecie. I prace, które do nas spłynęły, jak zwykle były niezwykle piękne. Widać było, że poświęcono mnóstwo pracy na ich wykonanie. Natomiast to, co jest też dla mnie ważne, to to, że właściwie ten wybór prac zawsze jest niezwykle ciężką pracą także jurorów. Tego może nie widać, natomiast gdybyśmy mieli podsumować ten konkurs, to oczywiście nie jest wybór jednej najlepszej pracy, ale jednak mnóstwo różnych dyskusji, mnóstwo różnych rozmów, nieraz bardzo trudnych, o tym, które z tych wszystkich pięknych prac wybrać jako te, które dostaną nagrody. Szanowni Państwo, chciałam się z Państwem podzielić dygresjami na temat konkursu w Magórskim Parku Narodowym. Pocztówka z Magórskiego Parku Narodowego. Jestem wzruszona, jak zawsze, jeśli chodzi o ten konkurs, będąc jedną z osób w jury. Chciałam Państwu zwrócić uwagę na chyba dwa lub trzy aspekty tego konkursu. W tych pracach bardzo duży artyzm, jeżeli chodzi o szalową, bo tutaj prace są bardzo dobrze poprowadzone, jest duży potencjał włożony pracy, jest praca bardzo przemyślana. Też w odpowiedzi na temat zachowane są jakby struktury tematyczne, estetyka, kolory, no, cała plastyczność pracy jest tutaj przepięknie przeprowadzona. Również tutaj pocztówka z Magórskiego Parku Narodowego Marta Barczyk, szalowa, no to gratulujemy oczywiście szalowej. Mnie osobiście bardzo ujęły prace też z Nowego Targu Kinga Piekarczyk i Jerzy, również Emilia Salomon. Jerzy są, proszę Państwa, cudowne. One sobie idą, jest jeden kadr, wszystko wiemy na temat jesieni i Jerzy. Interpretacja dla mnie w 100% rewelacyjna i też obraz zimowy, ptaki, zające, inne ujęcie, praca fajnie poprowadzona, samodzielnie, jest jakaś relacja pomiędzy tymi ptakami. No, urokliwość tej pracy jest ogromna. Gratuluję wszystkim wykonawcom. Pierwszą rzeczą, którą w tym konkursie zauważyliśmy jako wszyscy z jury, to jest nasza Mona Lisa Magórskiego Parku Narodowego, czyli praca List Marty Białońskiej. Jest to praca niesamowita, jak dla mnie, ponieważ stojąc przy tej pracy, z każdej strony, gdzie się przesuwałam, ten lisek na mnie po prostu patrzył. On ma taki swój urok niesamowity. Wśród laureatów drugiej kategorii na pierwszym i drugim miejscu znalazły się prace, które przedstawiają krajobrazy magórskie. Uczniowie świetnie pokazują nastrój i klimat Beskidu Niskiego poprzez dopracowanie w szczegółach kolorów, które wykorzystali w tych pracach, poprzez pokazanie zacisznych zakątków Magórskiego Parku. Bardzo spodobały nam się prace przedstawiające zwierzęta, ich sposób życia. Są tu na przykład przepiękne liski narysowane ołówkiem, ale pokazują przeróżne szczegóły, które dziecko wyłapało i narysowało. Są przepiękne prace pokazujące ptaki
Tutaj akurat mamy przykłady sowy. Jesteśmy przy trzeciej kategorii konkursu plastycznego. To są nasi laureaci, czyli osoby, które zdobyły miejsca i wyróżnienia. Ten konkurs jest oceniany w wielu różnych kategoriach i na wielu różnych płaszczyznach. Oprócz tej warstwy artystycznej, jakby też dla nas jest bardzo ważna ta część przyrodnicza, ta część merytoryczna. I tu mamy właśnie takie prace, w których udało się uchwycić również tą część przyrodniczą. Tematem konkursu w tym roku była pocztówka z Magórskiego Parku Narodowego. Interesowało nas to, jak park jest widziany przez dzieci, przez młodzież także. Co jest tam taką specyfiką wyciąganą przez nich? Przypuszczam, że gdybyśmy przygotowali pocztówki, to znalazłyby się na nich troszeczkę inne elementy. Natomiast tutaj mamy na przykład takie prace, które pokazują, jak dzieci widzą na przykład charakter parku. I coś, co nas zawsze bardzo urzeka, to jest to takie, można powiedzieć, czułe spojrzenie na miejsce, na całość tego parku, w którym jesteśmy. Tu mamy taki krajobraz typowy właśnie dla Beskidu Niskiego, co wcale nie jest oczywiste, dlatego że często dostajemy takie prace, w których widzimy, że może niekoniecznie udało się zbyt dobrze przyglądnąć miejscu, o które pytamy. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy takie elementy, które pokazują, że ta czułość taka była, czyli łagodne wzgórza, trochę zamglone krajobrazy, tutaj pojedyncze drzewa, czy nawet budownictwo typowe dla tego miejsca. No to pokazuje rzeczywiście, że oprócz tego, że potrafimy coś przekazać, to wiemy, co to jest. Chciałam również powiedzieć o tym i podkreślić, szanowni państwo, pozwólcie waszym dzieciom pracować samodzielnie. Pozwólcie im się wyrażać, pozwólcie im popełniać nawet błędy na tych pracach. One są przecudne, one są takie wartościowe, bo są ich. To są ich obserwacje, a my na to zwracamy największą uwagę. Niestety, myślę, że też muszę to podkreślić, nie możemy przepuścić jakby pracy, która jest wykonana w pierwszej kategorii, ale widać rysunek dorosłego. Ja osobiście te prace zawsze nisko oceniam. Tu mamy właśnie w tym miejscu taką galerię takich prac z bardzo charakterystycznymi górami, szczytami, tutaj nawet pokrytymi śniegiem. Natomiast nie są to szczyty magórskie. Te prace, tak jak mówiłam, są naprawdę niezwykle piękne, bardzo kolorowe, bardzo dużo elementów i bardzo dużo elementów magórskich. Natomiast to, co jest dla nas ważne w tym konkursie i o czym też nie zapominamy, to jest ta wartość merytoryczna. To jest rzeczywiście oprócz narysowania, przygotowania całej pracy poświęconej parkowi, to rzeczywiście dostrzeżenie tego, co jest dla parku charakterystyczne. Więc te wszystkie prace z tymi szczytami ostrymi, takimi typowo tatrzańskimi, niestety tego elementu troszkę im zabrakło.